największe wydarzenie to jest pierwszy Mikołaj w nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Rakowiskach. Bardzo długo była oczekiwana, dlatego zawsze nazywałem, że to co mieliśmy do tej pory to była chatka na kurzej łapce. To była taka mini świetlica, która była po byłej szkole 1-3. Szkoła została zlikwidowana, no i tam byliśmy wyremontowali, służyła jako punkt wyborczy i jako świetlica nam do dnia dzisiejszego, można powiedzieć. W tej chwili mamy już piękną świetlicę, która będzie służyła tutejszej społeczności na różnego typu zebrania, drobne przyjęcia, a jednocześnie ta świetlica będzie służyła naszym milusińskim, które od września przyjdą do naszego przedszkola. To jest budynek 850 metrów powierzchni użytkowej. Koszt to będzie około 2 milionów złotych. Z tego mamy 850 tysięcy, dostaliśmy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, tak zwane pieniądze unijne. Natomiast połowę dołożyliśmy do tego stanu, który został pokazany w dniu dzisiejszym. Natomiast zostało jeszcze ze 200 tysięcy trzeba będzie z nowego budżetu dołożyć na tak zwane doposażenie tego przedszkola, czyli wyposażenie w leżaczki, jakieś tam maluneczki na ścianach, wyposażenie stołówki i zagospodarowanie placu na zewnątrz, czyli ogrodzenie, trawka i przeniesienie placu zabaw, bo to wszystko będzie w jednym komplekcie zagrodzone.